Radio www.net.fm www Na naszym zegarze redakcyjnym godzina 9.40, a w studiu gość, który jest naszym współdzielcą, ale nie jest to jego główna funkcja, bo bywał też w życiu ministrem, a jest posłem i naukowcem, profesor Jan Szyszko. Dzień dobry, panie profesorze. Cześć Boże, witam serdecznie. Panie profesorze, niedługo w Polsce będzie COP24, konferencja klimatyczna. Do tego, że ona będzie w Polsce, pan profesor jako minister też się przyczynił. Czy pan jakoś obserwuje przygotowania do tego wydarzenia? COP24, bo to jest COP, to po polsku, a po angielsku COP24. A jakoś tak mi się spodobało polskie. Tak mi po się spodobało, rzeczywiście. Natomiast tak, to jest wielkie wydarzenie, to jest wielka szansa, po to, żeby. No, normalność nastąpiła na świecie i żebyśmy rzeczywiście zmniejszali koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze, o ile tank, on jest tak niezwykle ważny z punktu widzenia zmian klimatycznych, ale wszystkie państwa świata zdecydowały, że trzeba zmniejszyć koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze i w tym kierunku rzeczywiście działamy, a przed Polską jest szansa, żeby porozumienie paryskie, które no jest swego rodzaju dobrym załącznikiem do konwencji klimatycznej, weszło rzeczywiście w życie. No tak, ale żeby ono weszło w życie, musi być uznane przez wszystkie kraje świata, najpotężniejszy kraj świata, czyli Stany Zjednoczone, właściwie nie wiemy, co robi, no bo jedną z cech prezydenta Trumpa jest to, że jest nieobliczalne. Panie, panie redaktorze, to jest troszeczkę przekłamanie, dlatego że nawet o ile Amerykanie wycofają się z porozumienia paryskiego, to ono wejdzie w życie, dlatego że ono ma pełną formułę zgodnie z konwencją klimatyczną i porozumienie paryskie wchodzi w życie wtedy, kiedy ratyfikuje go 55 stron konwencji klimatycznej i 55% emisji tych strony, które mają 55% emisji światowej i bez Stanów Zjednoczonych rzeczywiście to może się to stać i tak się rzeczywiście stanie. Natomiast rzeczywiście jest za zaniepokojenie bardzo duże, dlatego że Stany Zjednoczone do tej pory są głównym udziałowcem w płaceniu na rzecz konwencji klimatycznej i to budzi wielkie zaniepokojenie, gdyż ten główny sponsor mówi, że wyjdzie z porozumienia paryskiego, ale również jeżeli chodzi już o te wszystkie procedury ONZ-owskie to przed COP24 i przed końcem kadencji pana prezydenta Trumpa, którym jest politykiem takim dosyć racjonalnym. Stany Zjednoczone nie mogą się wycofać z porozumienia paryskiego, a więc straszenie wycofaniem na razie jest troszeczkę nieaktualne. Dobrze, nie będziemy zatem straszyć prezydentem Trumpem. Ci, którzy krytykują te światowe trendy w polityce klimatycznej, mówią, że i tak największymi trucicielami atmosfery są w tej chwili te rynki, które się szybko, te kraje, które szybko się rozwijają, które pokonują cywilizacyjne zapóźnienia, które stają się wiodącymi krajami cywilizacyjnymi i że nie sposób takim krajom jak Chiny, jak Indie, jak Indonezja, powiedzmy, zabronić rozwoju gospodarczego. Podatrzego. ale oczywiście ma pan w pewnym sensie rację natomiast znowu, tu jest znowu przekłamanie i to przekłamanie, które rodzi się szczególnie na forum Unii Europejskiej dlatego, że Chińczycy w tej chwili rzeczywiście mają, ale jednak mają miliard, ponad miliard czy też miliard czterysta milionów ludności a więc licząc w przeliczeniu na głowy mieszkańca, one mają trzykrotnie mniejszą emisję niż państwo Unii Europejskiej. trzeba o tym pamiętać a więc a Hindusi no, mają emisję w no, kilkunastu razy mniejszą niż niektóre państwa Unii Europejskiej. A więc, no, mówienie, że Chińczycy rozwijają się bardzo mocno i bardzo emitują, tak, to fakt, bo ich jest miliard czterysta milionów. Natomiast takie emisja, na przykład w Luksemburgu jest dwadzieścia parę ton w przeliczeniu na głowę mieszkańca, natomiast w Chinach w tej chwili około 5 ton w przeliczeniu na, jedne, na jednego mieszkańca. A więc możemy powiedzieć tak, no to podzielmy Chiny na dwa państwa, spadnie emisja 50%. No? Więc ja bym powiedział, nie jest tak, ale rzeczywiście Chiny są państwem, które będą coraz więcej emitowały, ale również Chiny są państwem, które przywiązują bardzo wielką wagę z jednej strony do nowych technologii, a więc się rozwijają, ale coraz mniej emitują liczenie na produkt, a z drugiej strony bardzo mocno zainteresowane są również tym, czym Polska jest bardzo mocno zainteresowana, a mianowicie wykorzystaniem no, żywych zespołów przyrodniczych po to, żeby pochłaniać dwutlenek węgla z atmosfery. Niech Pan pamięta, że porozumienie paryskie, o czym nie mówi się również w Unii Europejskiej, nie mówi o dekarbonizacji, co niektóre państwa Unii Europejskiej, takie jak Niemcy. Francja szczególnie bardzo mocno e, no, eksponuje. Natomiast mówi się o neutralności klimatycznej, czyli mamy do roku 2050 tyle emitować, ile pochłaniamy przez lasy, czyli układ jakby zamknięty. I w tym zakresie Polska jest rzeczywiście liderem. Z jednej strony jesteśmy krajem, które dokonało największej redukcji emisji w państwach Unii Europejskiej w porównaniu ze Starą Piętnastką. Natomiast z drugiej strony mamy świetnie przygotowany lasek ku temu, żeby pochłaniać to, co emitujemy, a więc możemy być neutralnie klimatycznie i to jest wielka szansa nie tylko przed Polską, ale również przed światem. Wobec tego, do czego polska delegacja, do czego polski rząd powinien dążyć na tej konferencji, co jest w naszym interesie? Do tego, do czego się zobowiązało porozumienie paryskie, do neutralności klimatycznej, a nie nastawiać się tylko i wyłącznie, ja nie wiem jaka jest w tej chwili polityka polskiego rządu, na te, nie nastawiać się tylko i wyłącznie na redukcję emisji i zamykanie kopalń węglowych. No, to jest obłęd zupełnie, bo bądźmy zupełnie rozsądnym państwem i mówmy, jaki rzeczywiście jest e, rola poszczególnych państw w obiegu dwutlenku węgla w układzie przyrodniczym, a więc ile emitujemy, ile pochłaniamy, i to jest cel porozumienia paryskiego. Dużo jest w Polsce ostatnio dyskusji wokół tego, w jakim kierunku ma się rozwijać polska energetyka. Są tacy, którzy mówią, żeby jednak jakoś pójść na kompromis z tymi odnawialnymi źródłami energii. Są tacy, którzy mówią, że tylko atom Polskę uratuje. No i równocześnie jest wciąż dominująca i silna bardzo pozycja przemysłu górniczego. W stronę pana profesora zdaniem powinien iść. Ale panie redaktorze, w tą stronę, w stronę normalności, w, tę, w stronę tego, cośmy wynegocjowali w ramach porozumienia paryskiego. Bazą do polskiego bezpieczeństwa energetycznego, nie ulega najmniejszej wątpliwości, był, jest i powinien być nadal węgiel kamienny. Ale niech pan zauważy ten układ, neutralność klimatyczna. Polska może dokonywać redukcji emisji dwutlenku węgla na pomocie nowych technologii świetne, nowe metody spalania węgla kamiennego, węgla brunatnego, a z drugiej strony coraz mniej emitować i coraz więcej pochłaniać. Ten dwutlenek węgla, który jest gazem życia w atmosferze. I o tym mówi Konwencja Klimatyczna i o tym mówi Porozumienie Paryskie. Niech teraz pan spojrzy, że ja to są też przekłamania. Świat, patrzymy, Tanzania. Tanzania ma emisję w przeliczeniu na głowę mieszkańców około 300-400 kg rocznie. To co im narzucimy znowu redukcję emisji. A w Europie jest mniej więcej emisja w przeliczeniu na głowę mieszkańca około 10 ton. Tamten ma 300 kg, ten ma 10 ton. No więc w jaki sposób działa? Tamten musi. On chce mieć również i lodówkę, chce mieć no, klimat, klimatyzację w swoim mieszkaniu w przyszłości. Przecież on musi więcej emitować, ale on więcej zdecydowanie pochłania. On ma dużo terenów, które można wykorzystywać do tego, żeby ten dwutlenek węgla pochłaniać. I o czym mówi? Porozumienie paryskie i o czym mówi w ogóle konwencja klimatyczna. Że, szanowni Państwo, głównym problemem w świata jest to, że rzeczywiście wzrasta koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze, ale z jednej, z, z, są dwa powody. Jeden powód, że więcej emitujemy, więcej spalamy tych tradycyjnych nośników energii, takie jak węgiel kamienny, brunatny, ropa, gaz, ale z drugiej strony coraz więcej degradujemy gleby, wylesiamy duże tereny. W układzie światowym, a to powoduje również wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. Niech pan zauważy, że w warunkach polskich takie lasy, lasy no, zbliżone do takich lasów dobrze funkcjonujących, takich dla lasów naturalnych, to mają około 350 ton węgla organicznego na hektarze. O ile pan to wytnie, zdegraduje. To pan wyemituje to do atmosfery, czyli pan z jednego hektara wyemituje nawet ponad 1000 ton dwutlenku węgla do atmosfery. A teraz zalesienie. To jest powrót do tego, co było poprzednio, czyli powrót do gatunków, które były poprzednio, powrót do tego, że ten las zaczyna produkować dobre powietrze dla człowieka, że ma dobry wpływ na jakość wody, że podnosi się produkcyjność gleb. To są ogromne problemy, które można zwrócić w układzie światowym. Niech pan popatrzy teraz na Afrykę. Afryka, no, kraj, który no, te wielkie problemy świata występują. Głód, migracje z powodu braku wody, z powodu no, braku żywności. No to w jaki sposób to można załagodzić? Tylko i wyłącznie po to, że zregenerujemy te układy przyrodnicze, że będzie lepsza woda, lepsze powietrze, że będą gatunki, które będą służyły człowiekowi, że będą właśnie lasy. I cały program, który Polska tak mocno wspiera, o którym się nie mówi w Polsce, Green World, czyli taki mur zielony na bazie, na pograniczu po tej dobrze funkcjonujących układów przyrodniczych Afryki Środkowej. Troszeczkę, troszeczkę północnej, a Saharą. Zalesie się cały pas w szerokości 100 kilometrów i koszty tego są minimalne, a efekt jest niezwykle duży z punktu widzenia właśnie wody, powietrza, z punktu widzenia produkcyjności gleb, ochrony gatunków, no i braku tych, ja mówię, tego wielkiego problemu migracji za dobrym. Dobrą wodą, za wodą w ogóle, czy też za żywnością, wykluczenie. To są wielkie problemy świata, które można rzeczywiście załatwić. Tu Polska odgrywała wielką rolę. I w roku 2015, dzięki Polsce, weszło właśnie porozumienie paryskie w życie, gdzie się mówi, że Dwa działania. Redukcja emisji na bazie nowych technologii, rozwój technologii, innowacyjność i wychwytywanie dwutlenku węgla, żeby regenerować gleby, żeby lepiej produkowały żywność, żeby miały lepszy wpływ na wodę, żeby była lepsza woda, żeby chronić gatunki, żeby ludzie mieli możliwość życia. Czy ma sens inwestowanie w Polsce w energetykę atomową? Proszę pana, pana, ja powiem od razu. Ja nie jestem ani, jestem bardzo mocno związany z do, wysokim, no, z dobrym środowiskiem fizyków jądrowych. Wróciłem właśnie w to jest środowisko fizyków jądrowych, środowisko noblistów. I oni mówią wyraźnie: energetyka jądrowa jest potrzebna tam, gdzie mamy brak innych nośników energii. A w Polsce mamy nośnik energii. 90% węgla kamiennego znajduje się na całej Unii Europejskiej na terenie Polski. No, Unia Europejska stara piętnaska nie posiada tych zasobów energetycznych, nie posiada technologię. To jest normalna rzecz, że w związku z tym będzie dążyła do tego, żeby eksportować swoją technologię i uzależniać inne państwa od własnych technologii. Chociażby jak pan już wspomniał o odnawialnych źródłach energii, no, energetyka wiatrowa, niech pan sobie jakiś obłęd się stał w Polsce, prawda? Bardzo duża promocja energetyki wiatrowej, a zupełna pełna blokada, na przykład geotermii. Mamy ogromne zasoby geotermalne, trzy kilometry pod powierzchnią ziemi, mamy piec centralny z wodą centralnego ogrzewania, wystarczy się tylko podłączyć. Jak to jest również blokowane, również w układach europejskich. Ale jest blokowane, znaczy kto blokuje? A parano, to ja się chciałbym spytać o to na przykład geotermia toruńska. To jest typowy przykład. Jeden z rekord... to jest rekord świata to pozyskanie z jednego otworu wydobywczego, w tej chwili w układzie eksploatacyjnym, w eksploatacyjnym za zgodą to jest, o ile mnie pamięć, myli około 380-400 ton ciepłej wody na godzinę. Niech pan sobie wyobrazi, ile można ogrzać mieszkań. Tą ciepłą wodą. Tam pan nie ma żadnej emisji ani dwutlenku węgla, ani pyłów. Jest to niezwykle stabilne yy, źródło energii, bo to jest centra pięć centralnego ogrzewania. Zależy, czy jest ciepło, czy zimno, czy słońce świeci, czy go nie ma, czy wiatr wieje, czy deszcz pada, ma pan cały czas stałe źródło energii. Tańsze od tradycyjnych, nawet oparych na węglu. A ten proces toczy się już 10 lat mniej więcej. I są różnego rodzaju utrudnienia. No mam nadzieję, że w końcu w tym roku ta energia, geotermia toruńska powstanie. Czy są dobre przykłady? Niech pan pojedzie do zakopanego. Geotermia podhalańska, No przecież rekord świata. Nie ma pyłów, nie ma emisji. O tym się nie mówi. Natomiast bardzo mocno się mówi o energetyce wiatrowej. Tu są różnego rodzaju interesy, różnego rodzaju lobby działa. Ja to rozumiem, to o czym zacząłem panu mówić. No, ci, co nie mają nośników energii, będą starali się no, eksportować i uzależniać inne państwa od własnych technologii. To jest normalne. To jest też normalne, że na przykład Francuzi będą starali się nam sprzedać starą technologię jądrową, opartą o starą technologię wojenną i postawić taki. Kolos, który będziemy żywili przez kilkadziesiąt lat, przecież dla nich to jest czysty interes. O tym trzeba sobie z tego zdawać sprawę. A energetyka jądrowa, no burzliwy rozwój. Niech pan zauważy, przecież mamy w tej chwili reaktory, chociażby na no łodzie podwodne oparte są małe reaktory, przecież to nie są wielkie reaktory. Postęp jest ogromny w tym zakresie, więc ja nie jestem przeciwnikiem tego, tylko spójrzmy na to, co się dzieje na świecie, zobaczmy, jak to działa, zróbmy bilans, co się nam opłaca, a na pewno się nam opłaca być niezależnym energetycznie, a pamiętajmy o tym, że 95, 90% węgla kamiennego całej Unii Europejskiej znajduje się w Polsce. I to też jest bój. Wspomnijmy na zakończenie o kwestii puszczy. Propaganda nieprzychylna rządowi Prawa i Sprawiedliwości zrobiła z pana strasznego ministra, który chce wyciąć dziewiczy <laughs> las. Niemcy, kiedy uznają, że jest to w ich interesie albo jest taka potrzeba, wycinają ekologów, traktują niezwykle brutalnie. Widzieliśmy wszyscy te sceny sfilmowane. Nie ma pan poczucia tutaj takiego żalu, że państwo polskie nie potrafiło się jakoś stawić za... Swoim interesem. Panie redaktorze, po prostu Niemcy przestrzegają prawa, przestrzegają prawa i krajowego, i prawa unijnego, i prawa leśnego. Nie ma innej metody zahamowania no, masowego pojawu jakiegoś organizmu patogennego, jak zdecydowana walka z tym zjawiskiem. To samo dotyczy różnych epidemii, chociażby gruźlicy w Polsce. No przez była wyraźna walka i tam zostało ograniczone. I tak samo jest odnośnie Puszczy Białowieskiej. I tu się dziwię bardzo mocno, bo niech pan spojrzy nawet na wyrok Trybunału Sprawiedliwości 17 kwietnia tego roku. Co on mówi? On mówi to, że Polska nie przewidziała, że nie będzie straszyła. I to jest w owadów i ptaków, jak rozpocznie proces naprawczy. Więcej nic. Tam nie ma wyroku rzecz wstrzymać wycinkę, że, żeby, no, że Polska będzie płaciła jakieś kary, że kary będą. Tam nie ma nic, tylko żeśmy nie przewidzieli, że nie straszymy. A myśmy przewidzieli, że straszymy i zostało to udokumentowane, ale wyrok jest ostateczny. Natomiast co robi Polska? Polska wychodzi przed szereg, wstrzymuje działania związane z eliminacją kornika drukarza na terenie Puszczy Białowieskiej, a na terenie Puszczy Białowieskiej zginęło. 3000 Tysiące hektarów siedlisk ważnych z punktu widzenia Unii Europejskiej. I Komisja Europejska o tym wiedziała. O to nie oskarżyła Polskę, bo sama w tym maczała palce bardzo mocno, prawda, bo dążyła do, wspierała tak zwane no, nurty e, zielone ekologiczne. Natomiast oskarżyła o to, że nie nie, nie przewidzieliśmy, że nie będziemy straszyli owadów i ptaków. I to jest cały wyrok. Niech pan poczyta. Ale, a interpretacja w prasie, no taka troszeczkę enigmatyczna. W tej chwili się powraca, że Szyszko znowu wycinał puszczę, niszczył tą puszczę Niemcy. I to mówię, zresztą spędziłem sporo czasu na uniwersytetach niemieckich, oni przestrzegają po prostu prawo. Liczą również swoje pieniądze. Trzeba być niezwykle bogatym państwem, żeby doprowadzić do takiej katastrofy na terenie Puszczy Białowieskiej, gdzie gnije ponad 6 milionów metrów sześciennych drewna. Gdzie giną gatunki, wartość tego drewna jest ponad miliard złotych, będziemy musieli płacić ogromne pieniądze, żeby zregenerować te układy środowiskowe, a miejscowa ludność nie ma miejsc pracy, nie ma czym palić. No wie pan, to trzeba być naprawdę niezwykle niezwykle bogatym. Wniosek z tego pesymistyczny jest taki, który chyba musimy zakończyć, że albo żeśmy byli za mało stanowczy, albo nie potrafiliśmy przedstawić naszych... Nie, przedstawić to przedstawili dobrze i dlatego ma pan taki wyrok i o to nas oskarżono, więc mówię Unia Europejska i Komisja Europejska wiedziała dokładnie w co gra, natomiast w gruncie rzeczy no, chyba żeśmy oddawali niektóre sprawy. Puszczę Białowieską, oddajmy tą Puszczę Białowieską, może nam dadzą spokój gdzie indziej. Oddajmy konwencję klimatyczną, może nam, nam dadzą gdzie indziej spokój. Nieprawda. Tam, gdzie Komisja Europejska wierze, przestrzega prawo, będzie niezwykle stanowcza. A o ile coś dostała za darmo, tak jak puszczę, czy też no, sprawy związane z konwencją klimatyczną, no to po prostu się z tego cieszy. Polityka jest dla ludzi twardych. Bardzo serdecznie dziękuję. Panie profesorze, proszę z nami jeszcze zostać, bo już tylko 2-3 minuty poranek wnet będzie trwał. Teraz na zakończenie, żeby jeszcze tutaj raz pokazać. Ja dziękuję za kawę i gratuluję, że koncesję macie. Radio wnet,